Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć! Mamy dziś 13 czerwca i już dostępna jest 13 infografika, ta czerwona, która prowadzi nas do kursu CCSIF, czyli Podstaw Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu, CSI Corporate Security Intelligence. Dzień mamy przepiękny, wczoraj było równie pięknie, słoneczny. Praktycznie trzeba się chować pod drzewami, żeby cokolwiek się nagrało, tak żeby można było zobaczyć. No ale nic, cudownie, wspaniale jest. Wczoraj, jak widzisz, udało mi się trafić w końcu do fryzjera, do golarza, z czego jestem bardzo zadowolony. No i wczoraj też byłem po raz pierwszy od półtora roku mniej więcej, od pierwszego lockdownu, byłem w kinie i jestem z tego równie zadowolony, choć, bo uwielbiam kino, choć muszę się przyznać, że gdyby nie to, że film był prześmieszny i dzieciaki wybuchały co chwilę śmiechem, to bym zapewne go przespał, bo w kinie zrobiło mi się tak dobrze, a jestem trochę tak niedospany i zarobiony, że aż było mi przyjemnie drzemać. A film to był Królik Piotruś 2. No i mówię, gdyby dzieci się... O, już się zrobiło nawet ciemno. Gdyby dzieci się nie śmiały... Uwaga, przechodzi do drugiej ręki. Gdyby dzieci się nie śmiały, to najprawdopodobniej nie zobaczyłbym tego filmu. A film wart jest oglądnięcia. Familijny, radosny, śmieszny. Polecam. Jeśli chodzi o dzisiejszą infografikę, to jej tematem, tą czerwoną, to jej tematem przewodnim jest rozmowa, konkretnie rozmowa biznesowa. Choć powinniśmy mówić o rozmowach w biznesie. Ja w moim poprzednim życiu zawodowym przez wiele, wiele lat byłem specjalistą od HMINT-u, czyli od osobowych źródeł danych. Mam za sobą tysiące rozmów i wiem, jak to jest istotny temat. Kiedy mówię tysiące rozmów, możesz powiedzieć, no ja przecież w swoim życiu też rozmawiałem tyle razy i masz rację, że rozmawiałeś, ale nie przeprowadzałeś rozmów. Bo może zaczniemy od tego, czym tak z wywiadowczego punktu widzenia rozmowa jest, a mówimy o wywiadzie w biznesie. Rozmowa to nie jest sam akt spotkania na przykład dwóch osób, które wymieniają się komunikatami, tak? To absolutnie nie jest rozmowa, to jest akt rozmowy. To, co rozumiemy przez rozmowę w biznesie, to jest cały zestaw różnych czynności i aktów. Rozpoczyna się od przygotowania warunków rozmowy, przygotowania się do rozmowy, przygotowania taktyki takiej rozmowy, umówienia się, nawiązania kontaktu, przeprowadzenia tej rozmowy, czyli to, co potocznie rozumiem jako rozmowę, udokumentowanie tej rozmowy w taki wymagany sposób, jak to należy zrobić. I ten wymagany sposób, to on wynika nie tyle nawet z naszych wewnętrznych ustaleń, przepisów, instrukcji, okulników, które sobie w firmie mamy, ale on wynika z logiki tego, co chcieliśmy osiągnąć w tej dokumentacji, a wczoraj mówiłem o dokumentowaniu pisemnym przecież, w tej dokumentacji to zawieramy. I dopiero jak to zostaje przekazane do analityka, zostaje włączone do systemu informacyjnego naszej firmy, jak to zostanie przekazane decydentowi, co już z tym się będzie działo, to już do rozmowy nie należy. To jest zamknięcie naszej rozmowy. Także, jak widzisz, rozmowa to nie jest sam akt dla nas, wywiadowców biznesowych. Teraz tak. Wyjaśniłem Ci, czym jest rozmowa, a muszę Ci, chwila, będzie bardzo jasno, bo oj, tu przechodzimy w wycinkę małą. Rozmowa sama z siebie jest bardzo interesującym aktem, ta rozmowa taka między, załóżmy, dwiema osobami, dlatego że tam mamy całą masę problemów, z którymi spotykamy się w pracy wywiadowczej. Taki typowy schemacik, troszeczkę teorii, tak? Typowy schemacik, na czym polega ten akt rozmowy. Mamy nadawcę, mamy odbiorcę, mamy to, co chcemy przekazać albo uzyskać, i to jest komunikat. Ten komunikat jest przekazywany przez jakiś kanał komunikacyjny. Rozmawiam
fale niosą i rozmówca do ucha dostaje to, co mówię. I to jest ten kanał nasz, tak? Taki najprostszy. I rozmówca reaguje na to, co ja mówię, odbiorca. I to jest... Widzę jego zachowanie. Słyszę, co mówi. Czy zaprzecza, nie zaprzecza, kłamie, nie kłamie. To już są w ogóle odrębne kwestie. Jaki on jest, czyli go profiluje, to jest odrębna. W każdym bądź razie mam sprzężenia zwrotne. I w ten sposób ukazałem Ci cały taki podstawowy schemat komunikacji, schemat rozmowy. Zauważ, że w każdym z tych elementów można zrobić jakąś przypinkę, bez względu na to, jak ona będzie wyglądała. Na przykład rozmawiamy w knajpce, ktoś siedzi obok i słucha tego, co, o czym my mówimy. Rozmawiamy. I na każdym etapie, w każdym elemencie można się wpiąć po to, żeby albo przejąć komunikat, albo żeby go zniekształcić. Już mówię o technicznych różnych środkach i niekoniecznie o rozmowie. Troszeczkę szerzej proszę, żebyś spojrzał na to. No i w tym momencie dochodzimy do tych wszystkich zagadnień związanych z bezpieczeństwem biznesu i tak dalej. Także chciałem Ci pokazać, że sama problematyka od strony takiej teoretycznej, praktycznej jest obszerna. Gdybyśmy stworzyli sobie takie 5-letnie studia dla nas, abstrahując w ogóle, czy chciałbyś do nich podchodzić. Takie jest 5-letnie studia. Mogłoby się okazać, że kierunek rozmowy w biznesie zająłby 5 lat, a nie mam pewności, czy zapewne wszystko byśmy omówili i wszystkim byśmy się zajęli tak, jak należy. Myślę, że przy okazji masz odpowiedź na to, czy na jakichkolwiek szkoleniach i kursach jesteś w stanie nauczyć się całkowicie tego, czym są rozmowy w biznesie, wszystkich praktycznych aspektów. Już nawet teoretycznych nie ruszam. Uważam, że teoria to jest o tyle interesująca, jeśli dotyczy praktyki, jeśli to jest teoria często taka dla samej teorii. Ja bym sobie ją pomijał. W każdym bądź razie nauka niech się sobie sama rozwija, a ja mówię o kwestiach praktycznych. Myślę, że masz już odpowiedź na pytanie, że nie jesteś w stanie się nauczyć tego na żadnym szkoleniu, choćby nie wiem jak długim, tego wszystkiego, co dotyczy rozmów w biznesie. Natomiast ja staram się właśnie takie esencję całą wycisnąć i na szkoleniach podawać. No, chodzi o to, żeby być jak najskuteczniejszym w tych praktykach, w stosowaniu. Przy czym pamiętaj, czym jest rozmowa, nie samym aktem rozmowy. Sam akt rozmowy, sam z siebie, sam dla siebie jest bardzo interesujący i też jest bardzo obszerną dziedziną wiedzy. Przeszedłbym teraz może do tego, żeby Ci wyjaśnić. Bo teraz tak, skoro wiesz, jak jest, co to jest komunikat, tak? W ogóle schemat komunikacji znasz. Wiesz już, czym rozmowa jest, z ilu ona się składa czynności, z ilu różnych faz i że nie dotyczy samego aktu rozmowy, to jeszcze chciałbym powiedzieć, no dobra, skoro mówię, to co to ile jest, co to jest ta rozmowa w biznesie, tak de facto, nie? No i muszę Ci powiedzieć, że wczoraj sobie usiadłem i na checkliście mojej cudownej wypisałem sobie, jakie mamy takie rodzaje, jakie rodzaje mamy rozmów w biznesie. I cóż, rozmów i takich wstępnych i zagadnień istotnych dla nich. Po pierwsze, przygotowanie do rozmowy i przygotowanie warunków rozmowy. W jaki sposób to się robi? To jest taka solidna gałąź wiedzy, którą musimy mieć w jednym paluszku. Nawiązywanie kontaktu. To jest zagadnienie jeszcze nie z fazy samej rozmowy jako aktu, ale to już należy do rozmowy. Doprowadzić do tego, żeby nasz odbiorca, nasz rozmówca spotkał się z nami i porozmawiał. Więc nawiązanie kontaktu i to w różnych warunkach, tak? Czy telefoniczne, czy osobiste, czy w trakcie jakiejś, nie wiem, eventu, spotkania, nawiązanie takiego kontaktu. To bardzo, bardzo istotne kwestie. Rozmowy biznesowe. Rozmowy biznesowe, mówiłem o schemacie komunikacji.
To są rozmowy na wszelkie tematy biznesowe. I tutaj do tego od razu można spokojnie podpiąć, zobaczyć, że tematyka bezpieczeństwa spotkań jest bardzo istotna. Mówiłem o wpinaniu się w poszczególne elementy schematu komunikacji. No, bezpieczeństwo to jest zorganizowanie tak tego spotkania, żeby po pierwsze nie wypłynęło, po drugie, no, żeby ono nie dotarło do tych ludzi, do których dotrzeć nie powinno. Rozmowy handlowe to się również wiąże z targami, to się wiąże z eventami, to się wiąże w końcu z bezpieczeństwem podróży, potężny również dział CSI, który no do samych rozmów nie należy, no ale to jest, jak się zobaczy, wsparcie, prawda? Rozmowy, komunikacja wewnątrzfirmowa, czyli wszelkiego rodzaju no coaching, mentoring, czyli generalnie ten rodzaj umiejętności, jakim jest słuchanie. Oraz kolejny dział bezpieczeństwa, czyli bezpieczeństwo pobytu. Chodzi o to, żeby nie dochodziło do sytuacji takich, do jakich dochodzi wcale nierzadko, że dwóch pracowników firmy spotyka się po robocie w knajpce i przy piwku, gadają jak najęci o sprawach firmy, a obok ktoś może to spokojnie wszystko sobie wysłuchać i dowiedzieć się o wszystkim, co go interesuje, i nie popełnić przestępstwa. Prezentacje i briefingi, czyli cała sfera klasycznej i współczesnej retoryki oraz umiejętność tworzenia prezentacji, ta taka techniczna, to w to wchodzi. Rozmowy kwalifikacyjne i tutaj jeśli chodzi o CSI, to mamy również do czynienia z problematyką Assessment Center Development, czyli centrów rozwoju zawodowego jako albo metody naboru, to już HR-owcy wiedzą, o co chodzi, albo metody oceny pracowników, kadry zarządzającej, no i w końcu kwestie gier w biznesie, to również w rozmowach kwalifikacyjnych, zadziwiające, prawda? Rozmowy telefoniczne i e-maile. No tutaj chodzi o obsługę klienta, o call center, o telemarketing. Samo z siebie to są setki godzin ćwiczeń i nauki i jest to bardzo obszerny temat. Mediacje i tutaj mamy również tematykę biznesowych sądów polubownych. Ale dzisiaj słoneczko daje, widzisz to dokładnie, nie? Biznesowych sądów polubownych. Negocjacje. Negocjacje to jest masa wiedzy, masa szkół. To nie tylko taktyka, ale jeśli chodzi o negocjacje, to jest cała przygotowywanie się, to są, nie chcę o tym teraz mówić, dlatego nie wiem, jak to w krótkim słowie powiedzieć, no po prostu przygotowywanie się do tych różnych technikaliów, technicznych aspektów, jak rozwiązywać, żeby dojść do tego, co chcemy w czasie negocjacji. Mamy, nie będę mówić o metodzie czterech arkuszy i tak dalej, ja o tym wszystkim uczę. No jest to potężny temat, również nie zamykający się w samym akcie negocjacji, ale również w tym wszystkim, co się dzieje w trakcie negocjacji, przed, po, w trakcie. Windykacje, to jest tematyka nie tylko samego windykowania, ale niedopuszczania do takich sytuacji, czyli do tego, co nazywamy wewnętrznym ratingiem w firmie, który należy prowadzić, jak to się robi. Zapraszam na kursy, na szkolenia. Co jeszcze? Wyjaśnienia i przesłuchania. No przesłuchania, to brzmi to mocno. Brzmi to mocno jak na biznes. Tam tak naprawdę z przesłuchaniami nie mamy do czynienia. Ja to tylko używam tego słowa w znaczeniu technicznym, nie w znaczeniu prawnym w żadnym wypadku. No tutaj chodzi o dochodzenia wewnętrzne, o audyty śledcze, o rozmowy z ludźmi, przede wszystkim ze świadkami różnego rodzaju zdarzeń.
no są to rzeczy trudne, ale do przejścia, do nauczenia, tak? W końcu takim zagadnieniem, może nie stricte, nie stricte rozmową, tak jako aktem, ale dotyczącym rozmowy w biznesie jako całego zestawu, jest obserwowanie, sztuka obserwowania ludzi. Chwila, sztuka profilowania swojego rozmówcy. Wykrywanie kłamstw poprzez obserwację. No, jest to potężna dziedzina wiedzy i tu trzeba doświadczenia, tu trzeba po prostu to, co się nauczysz, ćwiczyć na żywym człowieku. No i w końcu socjotechnika i manipulacja. No to jest, jak się przed nią bronić, jak ją stosować, jakie mamy reguły, w jaki sposób się wchodzi w rolę, w jaki sposób się z niej wychodzi, po to, żeby wiedzieć, żeby nie dawać się manipulować. O tym sobie jeszcze, myślę, opowiemy. Zresztą o niektórych z tych rzeczy, które ci wymieniłem, opowiemy sobie jeszcze w tych naszych mikro rozważaniach, o mikro zagadnieniach kursu podstawowego CSI. Ale myślę, że warto naprawdę, wiedzieć, pamiętać, mieć na uwadze, że rozmowa w biznesie to jest tak potężna dziedzina wiedzy praktycznej. Na dziś to wszystko, co chciałbym ci dziś opowiedzieć. Mamy przepiękną niedzielę tutaj. Mam nadzieję, że u ciebie jest równie przepiękna niedziela. Życzę ci bardzo, ale to bardzo udanego dnia. Najlepiej z rodziną, przyjaciółmi. Odpocznij. Naładuj się na następny tydzień. Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć!